Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że mogę być ponownie w podkowiańskim zborze. Pozwólcie, że kilka słów pozdrowień. Tydzień temu miałem przywilej usługiwać w zborze w Mszczonowie. Proszono mnie, abym tam, gdzie będę, przekazał pozdrowienia, co z przyjemnością czynię. Ale wasze pozdrowienia, jeżeli to możliwe, chciałbym zabrać do Warszawy Centrum. Bardzo dawno już nie byłem w tym zborze. Jeżeli nic się nie wydarzy w tym tygodniu, który jest przed nami, to powinienem za tydzień tam służyć. Jeżeli zobaczę uśmiech na waszej twarzy, nawet nie musicie podnosić rąk, to znaczy, że będę mógł przekazać te pozdrowienia. Ja wiem, że czasami na nabożeństwie wydaje nam się, że powinniśmy być bardzo poważni, bardzo skupieni. Na pewno tak, bo nabożeństwo jest sprawą poważną. Ale to jest czas również radości, czas wielbienia Boga. Czas, w którym przychodzimy przed Jego oblicze z szacunkiem, uniżeniem, ale równocześnie świadomości, że tworzymy Jego wielką rodzinę, a to powoduje radość, zadowolenie w naszym życiu. Te skromne karteczki, które były rozdawane podczas apelu, jeżeli oczywiście ktoś chciałby je wypełnić, to ja po nabożeństwie, żegnając się z wami, chętnie je przejmę. Było to w życiu pewnego dość młodego chłopca, który nieraz nie mógł nadziwić się, jak jego koleżanka w szkole ciągle dobrze odpowiada i zdobywa kolejne dobre stopnie. On niestety nie mógł się tym pochwalić. Dlatego też pewnego dnia podszedł do swojej koleżanki w klasie i mówi: jak ty to robisz, że zdobywasz tak dobre oceny? A on mówi: to jest bardzo proste. Każdego poranka, gdy wyruszam do szkoły, modlę się, aby Bóg był w szczególny sposób ze mną. Chłopiec ten pomyślał: o, to jest prosta rzecz. Ja również będę się modlił. I tak też uczynił. Następnego dnia przyszedł do szkoły, ale tak trafiło, że nauczyciel zapytał go z dnia poprzedniego, a on się nie przygotował i znowu otrzymał dwójkę. Podszedł więc na przerwie do koleżanki i mówi: jak to? Przecież powiedziałaś mi, że dlatego, że się modlisz, to masz tak dobre oceny. Ja się modliłem i znowu dostałem dwóje. A wtedy koleżanka popatrzyła mu prosto w oczy i powiedziała: a może ty się w ogóle nie uczyłeś? No tak, bo myślałem, że jak się będę modlił, to mi wystarczy. Nie, trzeba się dobrze uczyć, a modlitwa też jest potrzebna. Oczywiście ta historia jest straszliwie prosta. Myślę, że nikt z nas jako dorosłych tak by nie podszedł do tej sprawy. Ale czasami być może mimo wszystko modlitwa jako ten najszerszy trakt, po którym możemy udać się na audiencję do naszego Boga, nie jest do końca dobrze przez nas zrozumiana. Otwórzcie razem ze mną teksty, które chcę czytać jako słowa wstępne do dzisiejszego rozważania. Pochodzą one z pierwszego listu apostoła Jana, 5 rozdziału, i tam czytam wiersz 11 do 13. Takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam,
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ilu z nas dzisiaj znajdujących się na tej sali, ilu z was słuchających tego przez internet, ilu z was, ilu z nas jest głęboko przekonanych, że mamy żywot wieczny? Czy nie przychodzi jakaś wątpliwość do naszych umysłów? Może tydzień, który mija, nie był całkowicie doskonale przez nas przeżyty? Przypominają się nam być może niepotrzebnie wypowiedziane słowa, może niepotrzebnie pielęgnowane myśli, może czyny, które stały się naszym udziałem, które nie moglibyśmy zakwalifikować, że były dobre, a nawet te dobre w naszym życiu, które wydarzyły się w minionym tygodniu, no może nie wszystkie te dobre czyny były motywowane miłością do Boga i bliźniego, a przez to nawet i te dobre czyny być może nie są dobrymi. I gdy tak patrzymy na sprawozdanie mijającego tygodnia, być może mamy wątpliwość, czy mogę mieć pewność życia wiecznego? Ale czy Jan Apostoł, pisząc te słowa, pisze je w oparciu o czyny, które były twoim czy moim udziałem? Czy też mówi w oparciu o to, czego dokonał nasz cudowny Zbawiciel Jezus Chrystus? Nie chcę przez to powiedzieć, że możemy żyć byle jako, że nie musimy zwracać uwagi na postępowanie, na czyny naszego życia, na motywację. Ale Jan Apostoł, pisząc te słowa, stwierdza, jeżeli mamy Jezusa, jeżeli On jest naszym Panem, to mamy żywot wieczny. To jest tak, jak osoby, które są dzisiaj tu na tej sali, czy słuchają tego, oglądają. Ktoś, kto ma żonę, to ją ma. Ktoś, kto ma męża, to ma męża. Czy można powiedzieć, że mam męża, ale nie mam? Albo mam żonę, a jej nie mam? Czasami wydaje mi się, że bardzo podobnie ludzie traktują Pana Boga. Czasami ludzie traktują tego, który przez apostoła Jana skierował do wierzących tamtych czasów te niesamowite słowa. Gdybyśmy czytali wiersze 9 i 10, to apostoł Jan stwierdza, że nie wierząc w to, co Bóg przekazał przez apostoła Jana, czynimy go kłamcą. No, Boga nie da się kłamcom zrobić, ale my nieraz jako ludzie chcielibyśmy tak postąpić. Pomyślmy więc przez chwilę, jaka jest różnica w naszym życiu pomiędzy pewnością siebie a pewnością zbawienia? Czy każdego kolejnego dnia w naszym życiu opieramy tą pewność na tym, jaką społeczność mamy z Jezusem Chrystusem, na tym, co On uczynił dla nas, co ciągle czyni i jeszcze uczyni, aby uczynić nas na swój obraz i swoje podobieństwo? Ponad 120 lat temu ktoś wygłosił wspaniałe, porywające kazanie, w którym napisał takie oto słowa. Posłuchajmy przez chwilę to, co wtedy zostało powiedziane. Niektórzy powiedzą wam, a nawet będą obliczać i obliczać, kiedy nastąpi późny deszcz. Wolałabym, żebyście już teraz obliczyli, czy uwzględniliście wieczność w waszych obliczeniach dotyczących was samych. Rozważcie, czy codziennie
macie na względzie wieczność. Jeśli dzisiaj jesteście w porządku z Bogiem, to jesteście gotowi, gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj. Tym, czego potrzebujemy, jest Chrystus ukształtowany w nas. Chrystus, nadzieja chwały. Pomyślmy przez chwilę, jak to jest w Twoim i moim życiu. Czy każdego dnia mamy dość czasu, aby przebywać w obecności Boga? Czy mamy dość czasu, aby wsłuchiwać się w Jego głos? Czy mamy dość czasu, aby z Nim rozmawiać? Nie tylko mówić Mu wiele rzeczy w modlitwie, ale wsłuchiwać się w Jego głos, kiedy On przez sumienie, przez Słowo Boże, które czytamy, studiujemy, przemawia do naszego wnętrza. Czasami kołacze do naszych serc. Czasami próbuje wtargnąć do naszego życia, bo jesteśmy zbyt zajęci różnymi troskami, problemami, sprawami ziemskiego życia. Gdyby czas łaski zakończył się dzisiaj, czy byłbym zbawiony? Czy byłbyś zbawiony? Jak powinniśmy na tak postawione pytanie odpowiedzieć? Tak, jestem dzieckiem Bożym. Żyję w szczególnej więzi, zbawczej więzi z moim Bogiem. Dlatego też mogę powiedzieć, że jestem gotowy na spotkanie z Nim. Nie dlatego, że jestem bezgrzeszny, dlatego, że już nie ma błędów, upadków w moim życiu, chociaż nie chcę je czynić, ale dlatego, że żyję w zbawczej więzi z tym, który jest moim Bogiem. W książce Śladami Wielkiego Lekarza czytamy kilka niesamowitych zdań. Nikt nie jest bardziej niepokonany, choć pozornie całkowicie bezradny, jak dusza, która odczuwa swoją słabość i polega całkowicie na zasługach Zbawiciela. Pomyślmy przez chwilę nad tym zdaniem. Czyż nie ma pewnej sprzeczności w słowach, które przeczytałem? Nikt nie jest bardziej niepokonanym, choć pozornie całkowicie bezradnym, jak dusza, która odczuwa swoją słabość, ale równocześnie polega całkowicie na zasługach Chrystusa. Na czym polega prawdziwe zbawienie w Twoim i moim życiu? Powiemy tak, ono dokonało się około 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem, był gotowy zająć nasze miejsce, twoje i moje. Umrzeć w okrutnych mękach. Umrzeć, aby każdy z nas nie musiał umierać wiecznie. Pomyślmy przez chwilę, czy właśnie to jest jedyną podstawą naszej pewności zbawienia, nie pewności siebie, nie pewności, która powoduje, że zaczynamy krytykować innych, że uważamy, że inni, którzy gorzej wierzą jak my, są w gorszej sytuacji od nas. Drodzy, jedyna pewność, jaka może być udziałem naszego życia, może i powinna być oparta na zadośćuczynnych czynach naszego cudownego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kolejne zdanie tego akapitu mówi: przez modlitwę, badanie Jego słowa, przez wiarę w Jego obecność, najsłabsza ludzka istota może mieć kontakt z żywym Chrystusem i wiedzieć, iż On ją prowadzi i nigdy jej nie opuści. Pomyślmy, trzy proste kroki do pewności zbawienia. Modlitwa,
czytanie Bożego Słowa i wiara. Wiara w boską obecność w Twoim i moim życiu. Nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się i wszystkie zmysły przekonują Cię, iż Bóg Cię opuścił. On ciągle jest nie tylko obok Ciebie, ale On jest w Twoim życiu. On chce w szczególny sposób błogosławić Tobie, mnie, nam, abyśmy coraz lepiej naśladowali stóp cudownego Zbawiciela. Dzisiaj przez chwilę chcielibyśmy zatrzymać się nad tym pierwszym elementem – modlitwa. Ktoś, kto komentował te słowa, zastanawiał się nad nimi, tak napisał. Bóg swoim honorem i trwałością wszechświata ręczy dotrzymanie tej obietnicy, iż ci, którzy szczerze, że ze łzami skruchy trzymają się tej prostej formuły, nigdy nie zostaną wyrwani z Jego ręki. Dlaczego? Bo On nigdy ich nie wypuści. Czyż nie powinna radość, zadowolenie, nie z siebie, bo być może widzimy jeszcze błędy, upadki, potknięcia, które nas smucą w naszym życiu. Ale przede wszystkim to, co uczynił dla nas Zbawiciel. Bo to będzie niesamowitym impulsem, motywacją, aby pozwolić Mu żyć w naszym życiu. Aby nasze myśli, nasze uczucia, nasza wola była Jego myślami, Jego wolą, Jego uczuciami w naszym życiu. Tak jak napisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, 2 rozdziale i 20 wierszu, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak często możemy tak powiedzieć w swoim życiu? Niech każdy dzień, który jest przed nami, będzie rozpoczynany w szczególny sposób z Bogiem. Aby to nie nasze myśli, nie nasze słowa, nie nasze uczucia, nie nasza wola, ale Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia były naszymi uczuciami, Jego wola była naszą wolą. To jest tak jak w małżeństwie. Im bardziej się poznajemy, im bliżej siebie żyjemy, tym bardziej chcemy żyć podobnie do małżonka. Być może pewne cechy są do końca naszego życia różne, bo jesteśmy różnymi osobowościami. Ale mimo wszystko chcemy coraz bardziej upodobnić się do kogoś, kogo kochamy, kogoś nam tak bliskiego. Kiedyś nawet oglądałem zdjęcia, w których pokazywano, że ludzie, którzy przeżyli wiele lat sobą, byli do siebie bardzo podobni. A może wybrali się tak podobni do siebie, że nie musieli się zmieniać przez życie. Ale to badanie mówiło, że żyjąc długo sobą, upodabniamy się do siebie. Żyjąc z Bogiem, będąc Jego małżonkami, On naszym oblubieńcem, On jest gotowy nas przemieniać, przekształcać, zmieniać na swój obraz i swoje podobieństwo. Oto w proroctwie Micheasza. Te słowa, które były czytane na samym wstępie. Otwórzmy je wspólnie razem. W 7 rozdziale czytam wiersz najpierw 7 i 8, a później 18 i 19. Lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winem
odpuszczasz przestępstwo resztce swego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Pomyślmy przez chwilę. Historia tutaj opisana dotyczy narodu judzkiego. Gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział tegoż proroctwa, to dowiadujemy się, iż Micheasz działał w czasach królów judzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza. Achaz był jednym z bałwochwalczych królów. Pewnego dnia wybrał się w podróż do Damaszku. Kiedy zobaczył tam w świątyni pogańskiej potężny ołtarz na dziedzińcu, uznał, że musi ten ołtarz tak samo skopiować i wybudować na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. Moglibyśmy powiedzieć, że był to typowy synkretyzm, pomieszanie religii. Coś pogańskiego przeniósł do narodu Bożego, narodu judzkiego. Były to niełatwe czasy w tamtym czasie w narodzie Bożym, w narodzie judzkim. I gdy czytamy te słowa, moglibyśmy powiedzieć, że pod wieloma względami lud Boży tamtych czasów był pokonany przez wroga. Pozwolił mu działać w swoim życiu. Dlatego też, pisząc Micheasz te słowa, mimo wszystko wzywa do opamiętania, wzywa do nawrócenia, ale zarazem wychwala dobroć Bożą, Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego sprawiedliwość. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Kiedy w modlitwie przychodzimy do Boga, kiedy w myślach naszych znajdujemy się u stóp krzyża Golgoty, gdy patrzymy na tego jedynego prawdziwego człowieka, który był gotowy umrzeć za każdego z nas, wtedy uświadamiamy sobie nasze potknięcia, nasze błędy, nasze upadki. Wtedy Bóg zaczyna w szczególny sposób kształtować nasze życie. Bo jak przeczytamy w Księdze Objawienia, 22 rozdziale i 4 wierszu, i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Pomyślmy przez chwilę, czy charakter Boży jest coraz bardziej kształtowany w Twoim i moim życiu? Czy Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, Jego dobroć, Jego łaska coraz bardziej są naszym udziałem? Żyjemy przecież w świecie pełnym nienawiści. Żyjemy w świecie pełnym wypaczeń. Bóg, jeżeli jest pewnym ludziom potrzebny, to aby spełnić swoje interesy, zachcianki, dążenia, pragnienia. Jakże często my w tym świecie żyjemy, ocieramy się o różne trudne sytuacje. Czyż pragniemy każdego dnia, by On przemawiał do nas tak, jak przemawiał, gdy był tu i teraz, był tutaj, wtedy na tej ziemi, kiedy mówił, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 11 rozdziale i wierszu 28, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie. Pomyśl, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, jak traktujesz modlitwę w swoim życiu? Czy ona jest naprawdę wielkim przeżyciem każdego dnia, kiedy rozpoczynamy dzień? Pomyślmy nad tą modlitwą, którą pozwolę sobie w tej chwili odczytać.
Wsłuchajmy się w jej treść. Czy każdy dzień rozpoczynamy w podobny sposób? Proszę, Panie, usuń cień, który wydaje się zasłaniać Cię przed moim wzrokiem. Potrzebuję pokoju. Potrzebuję siły Twoich ramion, by oprzeć się na nich. Usuń wszystkie mroczne myśli z mojego umysłu, abym zaczął patrzeć na wszystko z Twojego punktu widzenia. Wzmocnij mnie w decyzji stawiania Ciebie na pierwszym miejscu w moich myślach i planach. Utwierdź głęboko w mojej duszy świadomość, że Ty jesteś zbyt mądry, aby błądzić, zbyt dobry, aby odmówić czegokolwiek dobrego tym, którzy żyją prostolinijnie. Pomyślmy przez chwilę o Jezusie Chrystusie, naszym cudownym Panu i Zbawicielu. On, żyjąc tu na tej ziemi jako istota boska, ale wyrzekł się wszystkiego, stał się człowiekiem, korzystał z mocy swego Ojca. Jakże często tu na tej ziemi toczył bój w modlitwie. Nie z Ojcem, ale z wszystkimi doświadczeniami, pokusami, myślami, które przychodziły do jego życia. Oto w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale i 7 wierszu czytamy: za dni swego życia w ciele znosił modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. Pomyślmy przez chwilę nad tymi słowami. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy błaganie do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Oczywiście na dole mamy odnośnik, nie napisany przez autora tegoż listu, ale ci, którzy później uzupełniali te odnośniki, czy dodawali je. Odnośnik ten kieruje nasze myśli do Getsemane. Tam prosił swego Ojca: jeżeli można, niech mię ten kielich minie. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I Paweł, pisząc ten 7 wiersz 5 rozdziału listu do Hebrajczyków, stwierdza, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jak to rozumieć? Przecież Chrystus Pan umarł, a prosił o uwolnienie, jeżeli to możliwe. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tak, mimo że Chrystus Pan umarł na krzyżu Golgoty, Jego modlitwa została wysłuchana. Bo przecież sposób wysłuchania był absolutnie zgodny nie tylko z wolą Ojca, ale i wolą Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, aby nas jako ludzi zbawić. W 4 rozdziale, na tej samej stronicy, w wierszu 15 czytamy: nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I jeszcze jedna myśl z 2 rozdziału, wiersz 17 i 18, również list do Hebrajczyków. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Tak jak śpiewaliśmy na samym wstępie, On jest prawdziwym naszym przyjacielem. On chce i zawsze stoi
obok nas. Więcej, On chce żyć w nas swoim życiem, jeżeli Mu na to pozwolimy. Aby On i tylko On przez moc Ducha Świętego ukształtował nas ponownie na swój obraz i swoje podobieństwo. Dlatego też na moment jeszcze raz wróćmy do tego, co czytałem prawie że na samym wstępie. Nikt nie jest bardziej niepokonany, choć pozornie całkowicie bezradny, jak dusza, która odczuwa swoją słabość i polega całkowicie na zasługach Zbawiciela. Czy czasami nie jesteśmy kuszeni, aby polegać na swoich zasługach? Patrzymy na wiele lat życia z Bogiem, z Chrystusem. Jeżeli nasze życie jest życiem dobrym, zgodnym z Bożą wolą, to jest to zasługa żyjącego w nas, Chrystusa Pana. Jemu niech będzie cześć, Jemu niech będzie chwała. To nie jest zasługa kogokolwiek. Nawet najświętsi ludzie żyjący na planecie Ziemi, Hiob, który był nienaganny w swoim postępowaniu, on nie mógł opierać pewności zbawienia na swoim nienagannym życiu, ale mógł opierać tylko i wyłącznie na tym, który był jego Bogiem, tym, który był jego Zbawicielem. Jak napisze w 19, autor oczywiście Księgi Joba, jak powie w 19 rozdziale, acz ci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem moim stanie. On wiedział, na kim może opierać i powinien opierać swoją pewność życia wiecznego. Przez modlitwę, badanie Jego słowa, przez wiarę w Jego obecność, najsłabsza ludzka istota może mieć żywy kontakt z Chrystusem i wiedzieć, że On ją prowadzi i nigdy jej nie opuści. Pomyślmy przez chwilę, czy ufamy temu, który nas wybrał do społeczności z sobą? I to jest Jego zasługa, a nie dlatego, że byliśmy dobrzy, dlatego nas wybrał. On chce nas uczynić w pełni dobrymi, na swój obraz i swoje podobieństwo. Pozwólmy Mu w tym. Niech modlitwa, niech badanie Jego słowa i wiara w Jego obecność w naszym życiu pomaga nam każdego dnia mieć tą pewność, czego życzę z całego serca Wam i sobie. Amen.